Ormai la ramascia carama santo tuo corpo e la ramascia che ti chiede messi. Non può? Ne la ramascia che tu lo massanto tuo corpo e se. Witajcie kochani na tym miejscu. Jesteśmy tutaj jak co piątek. Nazywamy się Kościół Mocy. Poznaliśmy Boga Mocy i chcielibyśmy wam zaświadczyć o tym, że Bóg jest realny. Jeżeli kiedykolwiek stawiałeś sobie pytanie w swoich myślach, a nawet na głos wypowiadałeś: Boże, czy Ty jesteś? Boże, czy możesz mi coś powiedzieć? Boże, jaka jest Twoja wola? To dzisiaj na tym miejscu my jesteśmy głosem Boga do Twojego życia. My jesteśmy głosem Boga do Twojego życia, ponieważ każdy z nas w realny sposób poznał się z Jezusem Chrystusem. Każdy z nas w realny sposób przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Każdy z nas w wyniku tego aktu decyzji narodził się na nowo z Bożego Ducha. A więc każdy z nas może to, co Jezus na tej ziemi. Uzdrawiamy chorych, modlimy się o wskrzeszenia, uwalniamy zniewolonych. Jeśli jesteś chory, jeśli jesteś czymkolwiek zniewolony, możesz podejść do jakiejkolwiek osoby, która tam stoi. Będziemy się dzisiaj dzielić swoimi świadectwami tego, w jaki sposób, w realny sposób można doświadczyć Bożej mocy w swoim życiu, w jaki sposób uratować siebie przed tym, że idziesz dzisiaj do piekła, ponieważ każdy człowiek, który jest odłączony od Boga, który nie poznał Go osobiście i który nie narodził się z Bożego Ducha, jest egocentryczny, czyli pusty. A więc idzie tam, gdzie Boga nie ma, tam, gdzie nie chce pójść. Każdy człowiek zgrzeszył. Każdy człowiek zgrzeszył. Grzech to jest błąd. Jeśli mówię, że każdy, to znaczy, że ty zgrzeszyłeś, ty zgrzeszyłaś. Wiesz, że nie jesteś święta. Wiesz, że nie jesteś pełna w środku. Wiesz, że nie jesteś pełny w środku. Wiesz, że nie masz życia w środku. Że sam w sobie nie masz życia. Nie jesteś w stanie spowodować, że chociaż jeden włos wyrośnie na twojej głowie. Nie jesteś w stanie spowodować tego, że nie będziesz czuł pustki w swoim wnętrzu, ponieważ człowiek egocentryczny potrzebuje Boga, potrzebuje tak naprawdę odmiany swojej natury. Kiedy patrzysz sobie na naturę, na to, co jest takie naturalne dla ciebie i wydaje się, że żyje samo z siebie, na drzewa, krzewy, na trawę, na ptaki, na inne zwierzęta, to widzisz część natury Boga. Widzisz to, że Bóg jest wierny, że zawsze po zimie przychodzi wiosna, że zawsze po tym, jak drzewa są nagie, one zaczynają wypuszczać liście. To jest część natury Boga. Ale kiedy idziesz sobie na przykład lasem i widzisz na przykład wyrzucone śmieci, to widzisz, że jest człowiek, który ma zupełnie inną naturę niż ten Bóg. I właśnie dlatego człowiek jest oddzielony od Boga przez to, że w środku siebie ma coś innego niż Bóg. Człowiek w środku z natury nie jest święty, a potrzebuje stać się święty. I świętość to nie jest świętoszkowatość. To nie jest to, że ty się będziesz starać nie grzeszyć. To nie jest to, że teraz będziesz abstynentem. To nie jest wcale to. Świętość to jest zmiana natury. Jezus Chrystus, który przyszedł tutaj 2000 lat temu, a który jest realnym Bogiem, który przyszedł w ciele, zrobił po to ten ruch, aby wymienić twoją naturę. W jaki sposób? On wziął w ciele cały błąd, czyli cały grzech człowieka na siebie. Wziął twoją karę, karę, która należała się człowiekowi, ponieważ zapłatą za grzech, czyli błąd, jest śmierć. I przyjął tą śmierć, zmarł w autentyczny sposób i w autentyczny sposób zmartwychwstał. Przez co przetarł drogę człowiekowi do nieba. W ten sposób, że gdy on poszedł do nieba, najpierw powiedział, że przyśle tutaj Ducha Świętego. I Duch Święty jest tutaj dany na tą ziemię.
Bóg jest Bogiem z bliska. Bóg to Duch. I każdy człowiek na podstawie tego, co zrobił Jezus Chrystus, może dzisiaj zawołać do tego Boga i może przyjąć nową naturę, może zaprosić tego Boga do swojego wnętrza, może poddać swoje życie temu, który zapłacił. Jezus Chrystus zapłacił za ciebie. To jest jedyna informacja Boga do człowieka. Kiedy ludzie mówią, niech ci Bóg błogosławi, to są w błędzie, ponieważ Bóg już pobłogosławił, On już wszystko zrobił. Błogosławić to znaczy uszczęśliwić. Bóg już wszystko zrobił w osobie Jezusa Chrystusa, żeby człowiek był uszczęśliwiony. W jaki sposób? Żebyś mógł się pozbyć egocentrycznej natury i przyjąć naturę Boga. Przyjąć Jego życie, przyjąć Jego zaopatrzenie, przyjąć Jego miłość. To jedynie uszczęśliwia człowieka, jeśli człowiek zamienia swoją egocentryczną, pustą naturę na naturę Boga. Tego ci nie powiedzą w kościele. W kościele wprowadzą cię w zestaw różnych obrzędów, które będziesz musiał wykonywać, żeby zadowolić tego Boga. Ale Bóg taki nie jest. Bóg przyszedł sam w ciele, żeby umożliwić ci zmianę zupełną natury, raz na zawsze. Raz na zawsze możesz się pozbyć pustki w środku. Raz na zawsze możesz się pozbyć tego niezaspokojenia, które masz tam i które prowadzi cię właśnie do różnych rzeczy, do, nie wiem, używek, do innych form zaspokajania się. 21 lat temu poznałam w realny sposób Jezusa Chrystusa. Wcześniej właśnie byłam osobą egocentryczną. Wcześniej zdradzałam swojego męża tylko dlatego, żeby poczuć, że on mnie kocha, ponieważ wzbudzanie w nim zazdrości pokazywało mi, że on jednak jest za mną, że mu zależy. 21 lat temu poznałam realnie Jezusa Chrystusa. W momencie, kiedy zawołałam osobiście do Niego, jak do osoby, w momencie, kiedy uwierzyłam, że On tam na krzyżu zapłacił za mnie osobiście, nie za jakieś tłumy, ale za mnie. W momencie, kiedy skonfrontowałam się z tym, że jestem niewystarczająca i jest we mnie jakiś błąd, przyszedł do mnie Duch Święty. Tak mówię, przyszedł, ale tak naprawdę to ja w jednej chwili zyskałam przekonanie wewnątrz siebie, że Jezus to Bóg, że On jest realny, że to, co się wydarzyło 2000 lat temu, paradoksalnie dotyka i dotyczy mojego życia i może wywrzeć realny skutek w moim życiu, jeśli ja to przyjmę. I ja w jednej chwili przekonana o tym, że po pierwsze jest we mnie błąd i potrzebuję zbawienia, a po drugie, że Jezus to jest Zbawiciel i jest realną osobą, ja zawołałam do Niego, oddałam Mu swoje życie, poddałam życie temu, który zapłacił za mnie najwyższą cenę. I w jednej chwili poczułam, jak wypełnia mnie potęga Jego miłości. Tego nie da się w ogóle oddać słowami. Nie da się oddać słowami momentu, kiedy człowiek spotyka w realny sposób Boga. To jest jednorazowe, ale to trwa później, przez całą wieczność, ponieważ ja od tamtego czasu doświadczam Boga. Od tamtego czasu jestem jak przestrojone radio na Jego częstotliwość. Od tamtego czasu ja jestem z Nim połączona. I to jest dla każdego człowieka. Chcę ci powiedzieć, że Bóg mówi do serca każdego człowieka. Mówi do twojego serca. Mówi przez twoje doświadczenia. Mówi nawet przez billboardy, przez piosenki, przez filmy, przez różne rzeczy. On mówi do twojego serca. Tylko bardzo łatwo go zignorować. Dzisiaj mówi przeze mnie. Mówi ci prostą Ewangelię, prostą informację, że On jest prawdziwy i możesz to wypróbować, możesz zawołać o prawdę. Nie bój się zawołać o prawdę. Nie bój się.
Wiem, że przez całe życie byłeś oszukiwany, że przez całe życie widziałeś hipokryzję, widziałeś i słyszałeś słowa bez pokrycia, bo jest pełno takich słów. Ale Boże Słowo trwa na wieki. Boże Słowo się wcieliło. To jest Jezus Chrystus i On jest wierny. Jeśli popatrzysz na naturę, to jest wierne. To jest obraz wierności Boga. Zawsze po zimie przychodzi wiosna. Zawsze, zawsze. I tak będzie do końca. Do końca. Tak będzie do końca. Do końca tej ziemi. Jezus wraca. Sam widzisz, że system tego świata, który stworzył człowiek, który jest egocentryczny, czyli ma tą zgniłą naturę, zmierza ku upadkowi. To nie Bóg sprawia, że są kataklizmy, to nie Bóg sprawia, że są wojny. To egocentryzm człowieka sprawia te rzeczy. I ziemia dlatego się rozpada, ponieważ została wydana w ręce ludzkie. To człowiek włada tą ziemią i dlatego ziemia się rozpada. I ziemia się skończy. I Jezus wraca na tę ziemię. I On wraca po swój Kościół. Kościół to nie jest budynek, to nie jest organizacja religijna. Kościół to są ludzie, którzy są wypełnieni Jego Duchem. Kościół to są ludzie, którzy ustanowili Go swoim Panem i Zbawicielem i którzy narodzili się na nowo z Bożego Ducha. Jezus wraca po swój Kościół. Wraca po swój Kościół. Wraca po mnie. Wraca po moich braci i siostry, którzy się narodzili z Bożego Ducha. I ja chcę, żeby wracał też po ciebie. Tylko ty musisz być pewny, że jesteś Jego. A żeby być pewnym, że jesteś Jego, to musisz poddać Mu swoje życie. Musisz uwierzyć w to, że On za ciebie zapłacił cenę, żeby cię wykupić z tego zgniłego świata. Żeby cię wykupić z twojej zgniłej natury. Żebyś mógł narodzić się na nowo. To się tak nazywa. Bo to jest zupełnie nowe życie. 21 lat temu dostałam zupełnie nowe życie. Zupełnie nowe życie. Wszyscy, którzy będą po mnie mówić, będą mówić o realnym spotkaniu z Bogiem. Skorzystaj z tej informacji, bo jesteśmy głosem Boga do twojego życia. Chcę, żebyś myślał o tym. Chcę, żebyś nie zatrzymywał się na tym, co do tej pory wiedziałeś o Bogu. Zadawaj pytania. W ogóle kluczem jest zadanie pytania i nie odpowiedzenie sobie na nie. Pozwól, że to Bóg odpowie na to pytanie. Zadaj pytanie. Zadaj pytanie o prawdę i nie bój się, że dostaniesz jakiś chłam, że dostaniesz jakąś ściemę. Ja zadałam pytanie. Zadałam pytanie. Jezus, czy ty w ogóle jesteś? I to doprowadziło do tego, że spotkałam się z nim osobiście. Jezus jest osobiście w głowie.